Dzień dobry. Już tutaj sobie gawędziliśmy, co chyba nawet się tam wbiło w mikrofon, a nie powinno. Moim gościem jest Marcin, moim Państwa gościem Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy od naszego mazowieckiego podwórka. Sojusz Lewicy Demokratycznej chce odwoływać marszałka Struzika. Zgadnie pan za co? Pewnie taka rola opozycji, aby spełnić wnioski. Ale za co konkretnie? Ja myślę, że mogą wysuwać argument Modlina. A no, bingo. I służba zdrowia. Służba zdrowia, okej. Okay. No, rozumiem, taka rola opozycji, aby atakować rządzących. Marszałek Struzik jest marszałkiem od wielu lat, więc z całą pewnością niektórym to bardzo mocno przeszkadza, więc nie dziwią mnie tego typu wnioski, wnioski o odwołanie, a że sytuacja finansowa Mazowsza w wielu przypadkach z obiektywnych powodów, takich jak na przykład janosikowe spowolnienie gospodarcze, jest gorsze niż to było 5 lat temu. Stąd pewnie takie nastroje też wśród opozycji, która myśli, że na tej kanwie zbije kapitał polityczny, bardziej chętne do tego, aby marszałka wnioskować o odwołanie marszałka. Struzik odpowiada za to, co się dzieje z lotniskiem w Modlinie? Struzik jest jednym, czy też samorząd województwa jest jednym z czterech właścicieli, jednym z trzech dużych właścicieli lotniska w Modlinie, więc bardzo ciężko oczekiwać, że tylko jeden właściciel będzie ponosił odpowiedzialność za tego typu problemy. A wspomniał pan o janosikowym, to sytuacja się zmieniła po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Coś się dzieje w tej materii, żeby uczynić janosikowe bardziej sprawiedliwą daniną? No, powinniśmy jako posłowie bardzo szybko, moim zdaniem, jako posła warszawskiego wrócić do kwestii zmian ustawy o janosikowym. To postanowienie Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypomnę, że wyrok generalnie uznaje, że aktualny algorytm liczenia janosikowego jest zgodny z konstytucją. Tym niemniej Trybunał Konstytucyjny postanowił wydać coś takiego jak postanowienie sygnalizujące, czyli postanowienie, które pokazuje, że mimo zgodności z konstytucją tego mechanizmu aktualnego jest on dysfunkcyjny, niesprawiedliwy i w rezultacie może prowadzić do niekonstytucyjności. Ale będzie zmieniony, pan mówi, powinno być zmieniony. Powinno być zmieniony. Myślę, że już wkrótce Komisja Samorządu Terytorialnego tą sprawą się zajmie. Jest nadal nierozpatrzony projekt specjalnej podkomisji, która obradowała w zeszłym roku, który wypracował pewien kompromisowe rozwiązanie co do zmiany ustawy o janosikowym. Ten projekt nie uzyskał poparcia połączonej Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Terytorialnego. Myślę, że w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tego postanowienia sygnalizacyjnego warto rozważyć powrót do tego projektu. Jak przebiegają podziały? Bo to chyba nie ma prostego podziału, nie wiem, rządzące, opozycja. Rzeczywiście, jeśli chodzi o janosikowe, podziały są bardziej geograficzne, tak chyba można to powiedzieć. Posłowie reprezentujące te płatników janosikowego oczywiście są gorącymi zwolennikami zmiany tego aktualnego algorytmu. Ci, którzy reprezentują gminy czy też powiaty, które są biorcami janosikowego, oczywiście podnoszą argumenty, że jest to mechanizm wyrównujący szanse, bez którego te biedne gminy i biedne powiaty nie miałyby z czego żyć, tak mówiąc kolokwialnie. A kiedy to może się zmienić? Czy w następnym roku budżetowym będą obowiązywały już nowe zasady? Bardzo mi ciężko powiedzieć. Na razie musimy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego raz jeszcze wrócić do tej dyskusji, raz jeszcze pokazując to postanowienie sygnalizacyjne, pokazywać tym posłom, którzy do tej pory byli przeciwni zmianom janosikowego, że tak czy tak z tym problemem będziemy musieli się zmierzyć. Jak nie w tym roku, to w przyszłym. Ale na pewno ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że to przed nami i jako odpowiedzialni ludzie powinniśmy się tym zająć. No dobrze, tak jak to lotnisko w Modlinie, wszystko jest prawie okej, to my wylatujemy z Mazowsza i teraz zajmiemy się taką sprawą, która przyciąga uwagę całego świata. Świat się przygląda konklawę. Nie będę pytał, jakie pan ma typ o papierze, ale to jest dobre pytanie, moment o zadaniu pytania o Platformę. Wie pan o co? W Platformie nie ma konklawy. No wiem. No, jestem jednowłasą. Czy Platforma jest nadal partią chrześcijańsko-demokratyczną? Generalnie większość Polaków jest katolikami i większość członków Platformy także jest katolikami. Ale chodzi o programowy charakter partii. Nic się nie zmieniło. Jesteśmy że dokumenty się nie zmieniły. Nie, jesteśmy partią liberalną gospodarczą, natomiast bardzo szeroką światopoglądowo, która posiada i skrzydło bardziej konserwatywne, bardzo mocno odwołujące się. A wy zawsze w taką odpowiedź uciekacie, ale jak na przykład Anglik, Niemiec, Francuz, bo sprawdzałem, otworzy sobie swoją własną Wikipedię i tam sobie Civic Platform poczyta, to jest Christian Democratic Party.
No bo główne skrzydła. Frakcji takiej należycie w Parlamencie Europejskim? Bo Platforma z całą pewnością taką partią jest. No ale jest napięcie między konserwatystami a skrzydłem takim lewicowo-liberalnym, który jednak kwestionuje te wartości chrześcijańskie. Nie, w żaden sposób nie kwestionuje wartości chrześcijańskich. Jest dyskusja na temat ważnych problemów społecznych, do których jedna część Platformy, jedna część członków Platformy to skrzydło bardziej konserwatywne podchodzi, powiedziałbym, dużo bardziej ortodoksyjnie, że nic nie należy zmieniać, a druga część podchodzi, że należy dyskutować o tym, co jest istotne dla Polaków. I taka dyskusja wewnątrz Platformy się dzieje, to normalna dyskusja w partii, która poważnie podchodzi do swoich wyborców. Ale teraz na przykład w Sejmie będzie konferencja, którą jeden z waszych posłów, tu warszawski poseł Andrzej Halicki, nie wiem, z patronem zaprosił, dotycząca mniejszości seksualnych, i już to konserwatywne skrzydło się krzywi na to, że to nie było z nimi uzgodniane, że to jest naruszenie pewnego kompromisu wewnątrz partii. Ale jest to konferencja organizowana przez Zgromadzenie Parlamentarne, którego pan poseł Halicki jest bodajże przewodniczącym naszej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego, i to jest konferencja organizowana przez Zgromadzenie Parlamentarne, nie przez Platformę Obywatelską jako taką, przez instytucje międzynarodowe. A konserwatyści obarczają Halickiego, że on to, sam to zorganizował. Ale to myślę, że jest nie do końca zrozumienie tematu. Raz jeszcze mówię, to nie jest konferencja organizowana przez Andrzeja Halickiego, czy przez Platformę Obywatelską, czy przez część Platformy Obywatelskiej, tylko przez Zgromadzenie Parlamentarne. Ale pan to tak technicznie tłumaczy, ale ci konserwatyści mówią, że to jest dowód na to, że jednak to lewe skrzydło dąży, znaczy jest bardziej ekspansywne. Pani rzecznik Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik Kozłowska-Rajewicz pochwaliła tę konferencję, że to jest coś więcej niż techniczna organizacja konferencji. Bardzo, bardzo ciężko nie tłumaczyć tego technicznie, skoro to w istocie tak jest. No jest, ta konferencja miałaby się odbyć w którymś z państw członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego. I chyba dobrze, że nasi przedstawiciele w tym zgromadzeniu aktywnie uczestniczą, żeby różnego rodzaju konferencje organizowane przez Zgromadzenie Parlamentarne odbywały się w Polsce. I ta konferencja teraz będzie organizowana w Polsce. No, nie widzę tutaj powodu do napięć. To jest zwykła dyskusja, zwykła konferencja. Może pan... Widziałem wypowiedź posła Żalka, myślę, że minister Gowin może też tutaj zabrać głos, poseł Godson. Nie widziałem wypowiedzi pana ministra Gowina w tej sprawie, posła Johna Godsona również nie. Natomiast, tak jak mówię, to jest dyskusja o problemie, a nie szerzenie jakichś nowych pomysłów programowych. A jak tę gumkę da się naciągać między lewą a prawą stroną długo? Ja nie wiem, jak długo. Do tej pory Platforma jako formacja bardzo szeroka ideologicznie bardzo dobrze dawała sobie radę z tym, co dla Platformy najważniejsze, czyli kwestiami gospodarczymi. No ale to pytanie o tę gumkę właśnie, no da się w nieskończoność rozciągać. Ale teraz, że to jest ciężko odpowiedzieć na pytanie, które jest trochę błędnie postawione. Platforma z założenia powstała jako... Polska od lutego zadaje sobie pytanie, czy Platforma nie pęknie na skrzydło konserwatywne, czy ono nie odejdzie. Wielu dziennikarzy zadaje to pytanie od wielu lat, czy Platforma nie pęknie, czy jest nie za szeroko, czy od Arłukowicza do Gowina to nie jest zbyt szeroka formacja. Natomiast od 6 lat Platforma rządzi, od 12 lat istnieje. Jak do tej pory wróżono nam bardzo wiele kryzysów, wróżono nam bardzo wiele rozpadów, wróżono nam to, że będziemy się dzielić. Nigdy to nie miało miejsca, więc jestem pewny, że teraz także potrafimy te często sprzeczne interesy wewnętrzną dyskusją godzić. A jak ruszą bezpośrednie wybory na przewodniczącego, to co się wtedy będzie działo? To Platforma, wszyscy członkowie partii będą wybierać swojego przewodniczącego. Jarosław Gowin wstępnie zadeklarował możliwość startu. Ja myślę, że im bliżej tych wyborów będziemy, wielu z liderów Platformy Obywatelskiej będzie zgłaszało chęć ewentualnego kandydowania, ale to wybory przed nami dopiero. Ale to ten cały proces. Nie. Bo wstępnie też Grzegorz Schetyna i tak wszyscy listy zamknęli. Kto jeszcze może zgłosić? Ja myślę, że to chociażby to te dwa nazwiska, o których pan powiedział, no to Platforma ma bardzo wiele wyrazistych postaci. Ciężko mi wypowiadać się za inne osoby, kto będzie chciał ubiegać. Nie, ale pan ma intuicję, wiedzę taką z wewnątrz. Nie, to nie jest problem intuicji, to jest problem wiedzy.
Wybory w Platformie ruszają w październiku. Tak wszystko wskazuje, ruszają od tego poziomu do najniższego, czyli od kół, które często są strukturami w obrębie jednej gminy. Potem powiaty, potem regiony, czyli województwa, potem dopiero wybory przewodniczącego partii Rady Krajowej. Kto do tego czasu się zgłosi? Bardzo mi ciężko powiedzieć. Jak na razie bardzo, bardzo wstępnie swoją gotowość kandydowania powiedzmy wskazał pan minister Gowin, jednocześnie mówiąc, że nie wyobraża sobie łączenia bycia kandydatem z byciem ministrem. Ja to jednoznacznie Grzegorz sygnał, że Grzegorz... jak przestanę być ministrem, to wystarczy. Ja myślę, Grzegorz Schetyna powiedział jasno, że decyzję na ten temat poznamy, czy też podejmie dopiero w październiku. Jak na razie, co oczywiste, jedynym kandydatem, który potwierdził chęć kandydowania, jest aktualny przewodniczący, pan premier Donald Tusk. Zresztą trudno, żeby polityk, który dwa razy poprowadził tą partię do zwycięstwa, jest premierem od 6 lat, najdłużej urzędującym premierem po 1989 roku, żeby przy tym ogromnym wyzwaniu, które stoją i przed Platformą, i przed rządem Platformy Obywatelskiej i PSL-u, żeby było inaczej. No to dość naturalne. Natomiast to, że dyskusja wewnętrzna przy okazji wyborów odbywa się, no to zawsze w każdej partii i chyba dobrze, że się odbywa. Bo szef klubu parlamentarnego PO Rafał Grupiński powiedział, że Grzegorz Schetyna byłby dobrym szefem partii. Tak to zostało odebrane jako deklaracja bezpośredniego poparcia. Ja zgadzam się z tym, że pan Grzegorz Schetyna byłby dobrym przewodniczącym partii, ale na dzień dzisiejszy przewodniczącym partii jest pan premier Donald Tusk, a jak będzie po wyborach, to zobaczymy. Do tej pory Platforma była prowadzona przez Donalda Tuska przy pomocy Grzegorza Schetyny jako pierwszego zastępcy. Może jak pan będzie wystartuje? Ja nie wystartuję. Myślę, że dobrze, się jeszcze dużo czasu. Myślę, znacznie więcej bardzo ważnych osób dla Platformy, które o taką funkcję mogą i że będą chciały się ubiegać. Dziękuję. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie pośle.